Witam Was, kochani, na moim kanale po raz kolejny. Osoby, które odwiedzają mnie, dziękuję, że tutaj jesteście, dziękuję, że mnie oglądacie i że śledzicie moje losy. Natomiast nowe osoby, cieszę się, że tutaj trafiły. A jeśli tutaj trafiły, to powiem Wam, że mam na imię Ania. Prowadzę tego vloga dziewiarskiego od pół roku, od 3 lat zajmuję się dziewiarstwem, robieniem na drutach, odczytywaniem wzorów, kupuję włóczki, interesuję się tym całym szaleństwem. Natomiast od 3 miesięcy kręcę dla Was tutoriale. I to są tutoriale dla osób początkujących i nie tylko. Są to tutoriale na bluzki, na swetry, rękawiczki, kamizelki. Mam jeszcze w planie wiele, wiele tutoriali zrobić dzięki Waszym sugestiom i wedle Waszych życzeń i na Waszą prośbę. Mam już planów tyle, także wszystko po kolei, cierpliwości. Od czego dzisiaj zaczniemy? Mam na drutach moją sukienkę, którą robię z włóczki safran. I powiem Wam, że postęp tej sukienki jest całkiem, całkiem szybki. Mimo tego, że robię ją na drutach 3 mm. Jest trochę roboty, jest trochę tych oczek, dlatego że od talii ta sukienka już się zaczyna, wiecie, powiększać, rozszerzać i jest tych oczek coraz więcej i coraz więcej. Ale wiecie co, wydaje mi się, że chyba warto, dlatego że efekt, jaki w tym momencie robi ta sukienka na mnie, jakie wrażenie, zobaczcie, to jest tył i tutaj mamy ten wzorek z tyłu, natomiast tutaj jest przód. I teraz zobaczcie. Ja tej sukienki nie mam przełożonej na żyłkę pomocniczą. Na razie na dole robi się taka bombka, ale chciałam Wam pokazać kolory, jakie... Może Wam pokażę z tyłu, bo jest ładniejszy. Kolory, jakie tutaj zastosowałam. Zobaczcie. Widzicie? W ten sposób to będzie wyglądać. Czyli od zakończenia jakby talii tutaj będzie się robiła taka kolorowa tęcza tej sukienki. I w tym momencie ja jestem już na etapie rozszerzania. No i zrobiłam już od ostatniego filmu tyle. Wydaje mi się, że to jest całkiem sporo. No druty 3 mm, więc jest tutaj dużo przerabiania. Myślę, że niedługo uda mi się skończyć. Będę jednak trochę robiła tą sukienkę, dlatego że... Dlaczego? No to chyba Wam pokażę dlaczego. Poczekajcie. Dlatego, że... Zaczęłam robić drugą. Zobaczcie. Tutaj jest nasz tył. Wzorek, który się robi powoli. Aż tak bardzo tego nie widać. Może na filmikach będzie lepiej widoczne to, bo jeśli chodzi o teraz o kamerę, to tego nie widać dobrze, tego wzoru. Tutaj mamy wzór przodu. Zobaczcie. O, może tak będzie widać na drzwiach. Widzicie? Przód, a tutaj mamy tył. Tutaj mamy tył. O. Już Wam pokażę. Tylko troszkę wyprostuję ten. O, widzicie? Tu się zaczyna robić wzorek na tył. I tą sukienkę, którą wykonuję w tej chwili, to jest czerwony marker, który jest przodem. Czyli w tym momencie jestem dopiero na samym początku, więc jeszcze nie będę tego mierzyła, bo tutaj za bardzo nie ma co pokazać. O, widać nawet w ten sposób. I sukienkę tą wykonuję, słuchajcie, z włóczki Puna. Poczekajcie, wezmę banderolkę. Jestem.
z włóczki Puna od Dropsa. I to jest, słuchajcie, kolor 04. Puna ma w 50 gramach 110 metrów i jest tutaj 100% alpaki. I zobaczcie, to jest taka niteczka. Chyba nie widać za dobrze. No w każdym razie Puna jest świetną włóczką, słuchajcie, nadającą się na druty 4 mm. I teraz tak, jeśli chodzi o tą sukienkę, a zaraz Wam powiem, dlaczego robię tą sukienkę. Jeśli chodzi o tą sukienkę, tą białą, tą jasną, to ją wykonuję z włóczki safran i całą sukienkę od samej góry do samego dołu zamierzam robić drutami 3 mm. Także nie będzie tutaj tak jak w opisie jest, tylko no po prostu będę robiła to drutami 3 mm, dlatego że safran jest włóczką cieńszą niż ta, którą projektant proponuje we wzorze swoim, w swoim opisie. A tam jest włóczka Bell albo Muscat i to są grubsze włóczki i one mniej więcej odpowiadają gramaturze tej włóczki Puna. I teraz tak, ponieważ ja mam tendencję do takiego przerabiania luźnego, postanowiłam, słuchajcie, w tej sukience zastosować druty również 3 mm. 3 mm. I wiecie co? I chyba nie pożałowałam, bo wydaje mi się, że całkiem fajnie to wychodzi. Zobaczcie, oczka są takie tutaj teraz nierówne. Myślę, że po wypraniu będzie to zdecydowanie lepiej wyglądać. I teraz tak, dlaczego robię tą sukienkę? Chciałam mieć taką, wiecie, elegancką, ale cieplejszą troszkę wersję, bo takiej nie mam. Nie wiem, czy ona będzie na gołe ciało. Wydaje mi się, że chyba tak, bo mnie ta Puna w ogóle nie gryzie. Pamiętacie, ja z Puny robiłam Rigmorti od Petit Knit, tą bluzkę, tą jasną, tą białą taką. I tam też jest Kid Silk. Także tam jest mohair i 100% alpaka. No, powiem tak, nie gryzie mnie, nie mam jakichś problemów z tym. Raz miałam tą bluzeczkę na sobie. Na gołe ciało oczywiście i jakoś nie odczuwałam jakiegoś większego dyskomfortu, natomiast to będzie sukienka, więc tutaj też raczej będę miała tą sukienkę na gołe ciało i nie sądzę, że będę zakładała cokolwiek pod spód. Zobaczymy. Myślę, że nie będzie mnie gryzło, dlatego że mnie nic nie gryzie ogólnie i ja nie mam problemów, wiecie, z wełną, czy z gryzieniem wełny, czy naturalnych włókien. Zobaczcie, jak fajnie wygląda to. Po prostu super. Po wypraniu to się jeszcze tak fajnie, wiecie, wyprostuje i mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej. Tak jak przy bluzeczce Rigmorti, też się wszystkie oczka wyprostowały, tylko że tam jest jeszcze Kid Silk, a tutaj nie. I dlaczego robię tą sukienkę? Tą sukienkę postanowiłam zrobić na Waszą prośbę i teraz tak, jeśli mi się uda, bo nie wiem, robię to w międzyczasie. To jest taka sukienka w międzyczasie. Jeśli mi się uda, to nagram dla Was tutorial, bo sukienka jest warta grzechu. Te ażury tutaj są warte grzechu. Jest po prostu tych ażurków tutaj bardzo dużo i one dają taki efekt takiej delikatności tej dzianinie. Jeśli mi się uda, to zrobię dla Was tutorial. Zaczęłam nagrywać, ale nie obiecuję, że go wypuszczę. Bo wiecie, ja to robię tak, że najpierw nagrywam, a później jak odsłuchuję to, czy nie wiem, oglądam, próbuję sklecić ten film, wiecie, w jedną całość i widzę, że wszystko jest dobrze, że wszystko gra, no to wypuszczam, nie, ten film. Czasami jest tak, że nawet ja czytając wzór, mogę się też pomylić przecież, nie? Bo nie jestem alfą i omegą, bo wiecie, to, że nagrywam tutoriale, to nie znaczy, że jestem jakaś super ekstra doświadczona i super ekstra fachowiec, który wszystko wie. Nie. Właśnie sęk w tym, że ja też nie wszystko wiem i pracuję nad wzorami, które wydaje mi się, że są dla mnie zrozumiałe. Czasem może być tak, że wykonując jakiś wzór, na przykład powiem Wam tutaj,
jak robię tutaj ten reglan, nie? To tam we wzorze jest napisane w opisie, że robimy, jak jest to oczko takie tutaj, to zielone. Wam powiem, o co chodzi. Jest to oczko zielone, czyli to oczko reglanowe. Jedno, potem mam drugie i są cztery, nie? Są te oczka cztery reglanowe, czyli tu jeszcze to i to. I jest tam w opisie napisane w ten sposób, że najpierw wykonujemy, słuchajcie, narzut przed tym oczkiem reglanowym, przed tym markerem. Zostawiamy jedno oczko, robimy narzut, potem robimy oczko przekręcone na prawo, czyli oczko przekręcone na prawo, czyli tak jakby wykonujemy oczko od tyłu, tak? Czyli nie bierzemy, jak robimy normalnie metodą tą kontynentalną, czyli od przodu to oczko przerabiamy, tylko po prostu od tyłu. I później w opisie jest takie dziwne sformułowanie, że coś jakby nie przerabiamy tych oczek przekręconych. Wydaje mi się, że tu chodzi o to, że przerabiamy te oczka w ten sposób, żeby nie było dziurki, bo we wzorze jest tylko na reglanach i na ażurkach ta dziureczka, nie? No i tutaj wiadomo, przy szyi, przy rękawkach i na samym dole. Natomiast jeśli chodzi o sam ten reglan tutaj, to ja to normalnie przerabiam, wiecie, no, na prawo te oczka, nie? Czyli najpierw te oczka robimy przekręcone i też nie wiem, po co one są przekręcone, bo we wzorze nie jest napisane, dlaczego mamy je przekręcać. Dlaczego nie moglibyśmy zrobić tych oczek normalnie, bo później jak je przerabiamy, bo to są w sumie trzy oczka reglanowe tutaj, nie? Trzy oczka. Później jak je te trzy oczka, o. Raz, dwa, trzy. Bo później jak je przerabiamy, to one, a nie będzie widać, to one są, wiecie co? To one są już nie przekręcone, nie? Tylko są normalne prawe oczka. Zabijcie mnie, nie wiem, może ktoś wie. Więc tak jak wiecie, robię taki tutorial i stwierdzę, że jest to zrozumiałe, że każdy, kto obejrzy ten tutorial, będzie w stanie na przykład wykonać tą bluzeczkę, czy sweter, czy kamizelkę, czy rękawiczki, czy coś, to ja ten tutorial puszczam. Ale jeżeli nagram ten tutorial i widzę jakakolwiek wątpliwość się gdzieś nasunie, to ja wtedy myślę, że nie puszczę tego. I z tą sukienką właśnie tak trochę jest, jeśli chodzi o ten reglan. Bo wiecie, no jest tam napisane właśnie, żeby tak przerabiać. I ja to tak robię, ale jak patrzę na ten reglan, to on nie jest dla mnie taki, wiecie, taki jak ja bym normalnie zrobiła, nie? Czyli, że wszystkie oczka, chyba że ta puna daje takie wrażenie, że te oczka są takie. Spróbuję zrobić zdjęcie i wam tutaj wkleić, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. Że może te oczka, bo na przykład tutaj, w tej sukience, o. Może tutaj, o. Tutaj tego może aż tak nie będzie widać, ale z tej strony. Tutaj, z tej strony te oczka są takie ładne, te drugie ładne, a ten trzeci rządek jest jakiś taki. Nie wiem, taki dziwny. Może to faktycznie tak się ma układać, bo nawet to daje jakiś tam swój urok, nie? To nie jest tak, że to wygląda źle czy coś. To po prostu daje taki swój jakiś urok. Nie wiem, powiem wam, że nie wiem. Ale chyba jest dobrze. Skoro tak jest w opisie, nie jest napisane, żeby potem te oczka przerabiać, wiecie, jako oczka, które miałyby tworzyć dziurkę, no to przerabiamy te oczka po prostu na prawo, bo jakbyśmy je znowu przekręcili, znaczy przerobili jakby od tyłu, to one byłyby tak jakby podwójnie przekręcone. Nie wiem. W każdym razie ta sukienka to jest taka trochę wielka zagadka dla mnie, ale i tak nawet mimo to, że ten reglan jest jaki jest, być może tak faktycznie jest w opisie, znaczy być może opis taki ma być, i ja go dobrze rozumiem, a może się okaże, że ten opis jednak ma jakiś tam gdzieś błąd w sobie, bo wiecie, jak to jest z dropsem, nie? Drops czasami wypuszcza bardzo fajne dzianiny, bardzo ładne projekty, ale czasem tam są małe błędy.
Są błędy, na przykład ilość oczek się nie zgadza, albo na przykład wszystko robicie zgodnie ze schematem. I tak jak na przykład ostatnio napisała do mnie dziewczyna, bo robiła sweter. Jak ona robiła? Nie, Wishing Well robiła, tą sweterek Wishing Well, wiecie, ten z ażurkiem. I tam jej się nie zgadzały oczka. Później, jak już to wszystko tam zaczęła oddzielać, rękawy i tak dalej, i jej się nie zgadzały oczka. I wiecie co? Ja tam sprawdziłam, policzyłam wszystko i wydaje mi się, że chyba faktycznie w tym wzorze, w tym większym rozmiarze, chyba to był L albo XL, dokładnie nie pamiętam, jest chyba błąd. Ale pamiętacie, ja też Wam mówiłam w tym rozmiarze, który ja robiłam, nie wiem, chyba SK albo MK, tam też był jakiś jeden mały błąd i też mi się liczba oczek nie zgadzała. Więc myślę, że tutaj trzeba z tym dropsem, wiecie, no brać pewne poprawki, bo wzory ma przepiękne, ale czasami jest tak, że gdzieś jakiś jest taki mały haczyk, mały błąd i już gdzieś nam coś nie pasuje i zachodzimy w głowę, gdzie to my zrobiliśmy błąd, nie? A to jest w dropsie. Znaczy w tym wzorze, w tym opisie jest błąd. No ale słuchajcie, no nie ma co narzekać, wzory są za darmo, więc jak wykonamy nawet taki wzór i gdzieś będzie mały błąd, a my ten błąd po prostu sobie poprawimy po swojemu, to i tak uważam, że jest to mała cena za to, że te wzory są po prostu za darmo dostępne, nie? Z czego ja się bardzo cieszę, bo w sumie ja też mam parę wzorów kupowanych. Ale jakoś tak, wiecie, do tutoriali, jak się robi tutorial, no to nie może być wzór płatny, prawda? To musi być wzór darmowy. I powiem Wam teraz tak, natomiast powiem Wam tak, jeśli chodzi o tutoriale, to zobaczyłam, że coraz więcej tych tutoriali się pojawia. Ja jakiś czas temu chciałam zrobić tutorial na te kapcioszki takie, bo mnie tutaj osoby też prosiły na Instagramie i w komentarzach, czy ja bym nie zrobiła takich tych kapci filcowanych. Zdaje się, że te kapcie filcowane robiła Madzia z pani Magdaleny i że ta włóczka w ogóle tam coś strasznie drogo wyszło i w ogóle, nie? I powiem Wam, że jak zaczęłam przeglądać internet, no to tego jest trochę, nie? I tak stwierdziłam, że nie, no nie będę już się powielać, bo tego trochę jest w internecie, no i co ja będę kolejny tutorial kręciła, jak tego jest po prostu potąd w sieci, nie? I co? I ostatnio rano wstaję, gdzieś tam otwieram sobie telefon, patrzę, a tutaj Dagna Zielińska zapowiada, że będzie robiła właśnie tutorial na te kapciochy. No spoko, nie? Cieszę się, bo może też skorzystam, nie? Bo powiem Wam, że nawet zaczęłam robić taki pierwowzór, ale gdzieś tam coś mi nie szło i stwierdziłam, dobra, na potem to zostawię. No ale potem właśnie pani Magdalena wypuściła film, no i to było jakiś czas temu, no a teraz Dagna, więc jeżeli ona zrobi te kapciochy, to ja myślę, że też sobie z tego tutorialu te kapcie zrobię, bo mi nogi strasznie marzną. Nawet zobaczcie dzisiaj, co mam na sobie, takie skarpetki. Skarpetki z takim wzorkiem, o, oczywiście zrobione z tutorialu Ewy Rochalskiej. Zakończenie jest robione według Normana z Nimble Needles, bo przecież to jest mój ulubiony mężczyzna, który robi na drutach. Jest ich paru już, znalazłam na sieci, ale akurat on jest taki specyficzny. Specyficzny. Polecam Wam jego kanał, bo naprawdę warto na niego wejść. No, słuchajcie. Podejrzewam, że gdzieś w kolejnym odcinku, albo może jeszcze, dlatego że tak jak mówię, no jest to w międzyczasie projekt, to dwa, w zasadzie dwa projekty w międzyczasie. I gdzieś myślę, może mi się na wiosnę uda skończyć te kiecki. Zobaczymy. Tak bym chciała, bo powiem Wam, że w tej białej to bym chciała pochodzić sobie w tym lecie. Bardzo mi się ona podoba. No, jest jeszcze trochę do skończenia, więc... No, i słuchajcie, no na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam za bardzo. No i co? Życzę Wam pięknego dnia, cudownego weekendu. Jeżeli ktoś mieszka w okolicach rolniczych, tak jak ja, to mam nadzieję, że te strajki rolnicze Was nie zabiją.
No i co? No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao!